Fajnie to zorganizowali, co? Było czuć taką powagę, ale z drugiej strony nie przeciągali zbytnio. No, spoko było, no. A widziałaś mojego komendanta? Wydałeś taki groźny, co? Czy ja wiem? Kurczę, naprawdę podobało mi się, jak on tak przemawiał prosto z serca, a nie z kartki. Czułem się taki zmotywowany, wiesz? Czułem, że naprawdę ta praca jest potrzebna i ważna. Patrzcie, jaki fajny chłopak. Taki przystojniak. A widziałaś, że... Wiesz co, kochanie, może ja zrobię sobie zdjęcie. Przecież to twój wielki dzień, więc fajnie byłoby mieć pamiątkę. Pewnie. A zwróciłaś uwagę, ile dziewczyn przyjęli teraz? Naprawdę, ja byłem zszokowany, jak zobaczyłem, ile kobiet idzie do policji. Ostatnio na testach mówili, że w 2014 policjantki stanowiły 15%. Teraz będzie znacznie więcej. A ten kolega, z którym idziemy na obiad, to skąd go znasz? Paweł? Słuchaj, to jest świetna historia. Wyobraź sobie, że chodziliśmy razem do podstawówki i po tylu latach spotkaliśmy się na testach sprawnościowych. Naprawdę cieszę się, że będziemy razem pracować. No, idę. No i co? Hej. Cześć. Witam. Fajnie, że udało wam się tak szybko ogarnąć. Wiesz co, no moja mama mieszka niedaleko. Podrzuciliśmy tylko małego. Właśnie, jak młodemu się podobało? Wiesz co, no, wydawał się trochę znudzony. Znudzony to nie tylko on. Oj, no coś, ty nie podobało ci się? Nie, no, żartuję, no, podobało mi się, oczywiście. No, mi też. Byłam taka wzruszona, no i ogromnie dumna z Pawła. No i chłopaki nam się nieźle prezentują w mundurach. Tak, to prawda. Dobra, dziewczyny, dajcie spokój, bo się zarumienimy. No. Wchodzimy? Wchodzimy. Dzięki.